tu się wpływa się. Jak ty chyba ze słoniem dojechali dopiero w Kultuszku, czy nie? Nie pamiętam początku. Początkiem tylko pamiętam takie, że kurde silnik rozpierniczony, paliwa tam chyba było jak na lekarstwo, bo nam ledwo na kanał starczyło. Wódce dziura zdaje się, bo ciekło. To wszystko. Ile tam, ileś tych osób też było, mnóstwo za mało sprzętu, a to dużo płyć. To było zdarzenie wtedy. No, tutaj my, w którymś tamtym stali, to lepią. Którym stali, w którymś tam kanale. Woda opadała, kurde, chyba pół metra na pół dnia, nie? Mareczek jeszcze. On chyba dalej mieszkają tam na Skarskiego. Kiedyś tak widziałem, że z daleka, nie wiem, to dziecko jest dorośnięte. A, młody Kudela! Robuś! O, pamiętam, kurde, to już na kanale. Pamiętam, że na Wiśle nas, kurde, gliniarz podholował. Tam już dokumenty nawet nie sprawdzał, wziął nas, zepchnął nas do śluzy, żebyśmy tylko płynęli, żeby już mieć spokój z nami. A to z Witolego przyjechał, jak to jest spokojnie wracał. A, to pamiętam, to jeszcze pakiet. A tu znowu w nocy, że mi się z nimi umówili, żeby wydać na 12 w nocy dopiero dotarli. Nie dało się wcześniej. Chcieli po drodze tam coś na śrubie, znał się kołek, coś tam, coś tam. Dziękuję. To jest na którejś takiej łasze, wiesz? O, amerykańska flaga. Na którejś łasze tam przed tym tuszkiem chyba jeszcze, wiesz? Widać, że pierdolę się wtedy. Ej, idę, to już zapuszczę. A tu gnojno. Pamiętasz tą mieliznę, to że musieli wszystko przerzucać? Mały, jak mu było? Małysek. O kurde. Jak ich z kurczybeków budziłem, odsunąłem ten zamek, że mnie odrzuciło. Smród. Nie wiem, ale to na skarpie zamki kościelne to było. Mam potem, jak wracaliśmy łódką, wiesz, to miejsce, to już tutaj było nieosiągalne, bo było zamulone. Rzeka się już przesunęła, znaczy sztucznie ją przesunęli. A ty, to chyba stąd, żeby właśnie popłynęli, aby... A my się nie zostali. Na silnikiem, że się czaskali. Będziemy czule popłynęli? No tak, tylko żeśmy odpalili, ale... Jakby się kamienie ładowali, to jakieś czosnki... Grzebnałem chyba. Dużo później. Nie, to wcześniej chyba. Dużo na ten dzień jest takie rozwodnictwo, że... Nie, żeś to jest, wy żeście zostali, a my żeśmy zasuwali na tych hotelach. My żeśmy w ten sposób po prostu robili za kilometry, żeby chyba 15 to nie robić. Mówi, że silnika nie ma i wódek nie ma. Myślałem, że nas dogonicie, a to kurde... No, ale to czółno tylko płynęło i kajak. A Iwona z tym boberkiem została. No nie wiem, czy lepiej na silniku gonić. Pamiętam wtedy żarcia było mało? No nie to teraz tam nic nie. Konio był ze mną. Nie. Funio z tobą był. Widzisz, oni tu wpierdzielają, bo nam żarcia brakło. Konio był z nami, bo przecież dał się rozebrać i do wody wejść, żeby posunąć tą łódkę. To zoba. Siedziałem od tej... A to później może. No ale zobacz, nie ma pozostałego sprzętu. Widzisz, nie ma silnika, nie ma nic. Przecież myśmy to rzucali, co żeśmy wiosła połamali. Ten zakręt pamiętam, kurde, jeszcze jak wymyśliłem właśnie. Żeśmy wiosła połamali, bo... Bo tu gdzieś was złapałem dopiero. Tak, jak tyle takie to wrzucał do góry, ściekło, ja wiosłem do pochary. To już kurde, nie wiem. To już jest następne. To już jest po Kultusku. Możemy zamienić wtedy sprzęt. Wie? Ten teraz przechodzą do Subaru. Tak, ten dużo wsadasz kredytowany. Tutaj się silnik zatarł, czy zatarł, tam coś było łatwe, wody brakło. Bo wiaterek się, znaczy, no, pompka się rozleciała. A to jest chyba róża. To jest róża, widzisz, to już na piechotkę, bo już kurde robisz
odstawiony na biało. Piękny namiot, cieknący, to ty całe śledzie dopiero w ostatnim dniu lało chyba. Wiorze lało, ale potem w nocy, no nie? Bo tak to pala, kajaczek już jest na tym. Co to, Robuś? Nie, sorry. Ale nie, Robuś na tym. Co nie w tej czapce, to... No nie, to szkoda, ale nie sobie to... Tego... Ktoś mi to dokona z Robusiem, jest chyba... Niestety zostawili to do tego, że będzie stare dzieje, jak ja. Tu już zmienił pozycję. Ale jeszcze w tym było, to będzie taka bezpieczna pogoda. Tu jest zostrowe. A, fajna straczka już od tego, od barki? To jest za tą barkę, bo nie powiedzieliśmy, że to barka. No, coś tam takiego było. To był jeden z niewielu dni, czy można się było wysłać z pokoju. Że leżeli już, wiesz, w finale, nie piechotą, żeby nie odpoczął. No, pamiętam, jak on, kurde, sterował, a nas po brzegu wlokło. To już jest nowogród. Prawie dużo. Też tam czekali chyba w nocy, żeby tam było dopiero. Ja się tylko dziwię jednemu, jak już się znajdowali na tych odcinkach. Podobno momentami przechodziło ludzkie pojęcie, że to się w ogóle ta impreza udała. Raz, że kłopoty z tym...